tym roku już po raz kolejny odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Wielu ludzi zgromadziło się, żeby przygotować się na Wielki Piątek. Przeżyjcie to z nami i rozważcie z nami śmierć Pana Jezusa. Czego organizuje się drogi krzyżowe na ulicach miasta? Czym to różni się od takiej tradycyjnej drogi krzyżowej w kościele w odczuciach i w modlitwie? Prawdziwa droga krzyżowa odbyła się na ulicach miasta, na ulicach Jerozolimy, kiedy Jezus przechodził tymi wąskimi uliczkami między sklepami, straganami, różnymi ludźmi, czyli po prostu ta Jego droga krzyżowa wchodziła w rzeczywistość człowieka. I myślę, że taki temu przyświeca cel, że od czasu do czasu, no nie za często, właściwie raz w roku tylko, właśnie Wielką Środę tutaj w Tarnowie, chcemy z tą drogą krzyżową, z tą modlitwą wejść właśnie w tą naszą codzienną rzeczywistość. Biegnę zawsze myślą do Jerozolimy, do tych wydarzeń, które miały miejsce 20 wieków wstecz. I wydaje mi się, że w tym momencie nie różni się Jerozolima od Tarnowa czy jakiegokolwiek innego miasta, bowiem mam razem z wiernymi to doświadczenie, iż Chrystus idzie pośród nas, a my idziemy razem z Nim w tym trudnym zbiegu wydarzeń związanych z Jego cierpieniem, Jego męką, śmiercią, ale zawsze w tle z tajemnicą zmartwychwstania. Uważam, że każda jakaś taka akcja, która jednoczy chrześcijan, która pozwala się spotkać i rzeczywiście przeżyć tą mękę Jezusa razem z innymi, jest akcją dobrą i interesującą, ponieważ nie dość, że pozwala nam poczuć, że żyjemy we wspólnocie, to jednocześnie pozwala jednak rzeczywiście poznać kogoś dobrego i przeżyć tą mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana w sposób taki dobry i godny. Ta droga krzyżowa, zanim to nas bardzo przybliża do Jezusa. Każdy z nas przeżywa różne formy cierpienia. I nawet ci, którzy twierdzą, że mają jedno wielkie pasmo szczęśliwego życia, to jednak będą mieć różnego rodzaju stany emocjonalne, niekoniecznie jakieś problemy fizjologiczne, chorobowe. Niektórzy po prostu często zamykają się w tym swoim cierpieniu i to ich niszczy. Doprowadza do takiego bezsensu w życiu, takiej świadomości, no, bezsensowności. Są osoby, które potrafią tym cierpieniem się dzielić z innymi, czyli wchodzą w relacje, a dla nas wierzących najważniejsze jest to, że wchodzimy w relacje z Chrystusem i wtedy wychodzimy wolni, silni, umocnieni. W tamtym roku modliliśmy się o jedność i pokój na Ukrainie. Czy w tym roku też była jakaś sprawa, która szczególnie łączyła ludzi w modlitwie? No tak, tą sprawą była intencja modlitewna o obronę dobrego imienia Jana Pawła II, aczkolwiek ona była taka bardzo dyskretna. Po prostu w taki sposób to zrobiliśmy, że zaprosiliśmy świętego Jana Pawła II między nas i po prostu słuchaliśmy rozważań, które dawno temu, no już prawie 50 lat temu, jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła, przygotował na rekolekcję dla papieża Pawła VI. Wtedy prowadził rekolekcję, prowadził drogę krzyżową. I te rozważania, które dzisiaj w czasie Drogi Krzyżowej usłyszeliśmy, wtedy przygotował święty Jan Paweł II. Takim preludium Drogi Krzyżowej był między innymi marsz, który odbył się w Tarnowie, czy marsze w innych miastach. One właśnie pozwoliły nam na nowo odkryć przez osobę świętego Jana Pawła II na pewno, ale przede wszystkim pamiętajmy, że osoba Jezusa Chrystusa jest we wszystkim tym najważniejsza w naszym życiu. Pozwoliły nam na nowo odkryć naszą tożsamość, świadomość tego, kim jesteśmy i także konieczność dawania świadectwa na zewnątrz w czasach, w których żyjemy. Potrzebujemy bardzo mocnych, zdecydowanych świadków Jezusa Chrystusa. Uczestniczenie w Drodze Krzyżowej za każdym razem jest decyzją, że chcemy brać krzyż, że chcemy podążać za Jezusem. Mamy nadzieję, że ten wieczór pozwolił nam przybliżyć się do Niego i przygotować się do Wielkiej Nocy.